Czekamy na spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie. Górnik Zabrze zmierzy się z Zagłębiem Lubin. To może być ciekawy mecz. Obie drużyny nastawione bojowo. Trenerzy wciąż przypominają, że rywal jest w zasięgu i warto go przycisnąć już od pierwszych minut. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, ale zapowiada się sporo walki. Akcja ofensywna Górnika Zabrze. I zażegnuje niebezpieczeństwo. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Wrzuca na środek. Opanował, ma mnóstwo czasu. A mamy to! Mamy pierwszą bramkę tego spotkania. Lepszego początku naszego dzisiejszego meczu chyba po prostu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Znalazł w szesnastce niepilnowanego kolegę, który miał tyle miejsca, że mógł zapytać bramkarza, w który róg strzelać. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Jesus Jimenez. Świetne podanie za plecy rywali. Atakujący zawodnik był blisko, ale nie dał sobie rady ze świetnie dysponowanym bramkarzem. Żubrowski. Szansa, może coś z tego będzie. Znakomita wymiana. Udana górna piłka, obrona przerobowana. Mogą nie zdążyć z reakcją. Udało im się wyjaśnić sytuację. Było groźnie, dobra interwencja. Świetny odbiór. No i strata piłki. Żubrowski. Walić. Nieładny był ten ślizg. Może być za to kartka. Zasłużona żółta kartka dla gracza z Zabrza. Sędzia nie miał żadnego wyboru. Ach, gdyby to wpadło, byłby gol. Dobrze się złożył do tego uderzenia głową. Zdołał uniknąć zbyt wysokiej trajektorii, ale cóż, bramka okazała się odrobinę za wąska. Jesus Jimenez dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Dobry atak flanką. Żubrowski. Zawodnicy szanują piłkę, nie kwapią się do nieprzygotowanych podań. Ależ przechwyt, pięknie! Popatrzmy, Górnik przed szansą. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Michał Koi. Ach, teraz znakomity przechwyt. Walić. Długimi seriami podań na własnej połowie chcą dowieść ten wynik do końca. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Stracili piłkę. Filip Starzyński. I mamy zmianę posiadania piłki. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. No, odmierzył to idealnie.
Dobra okazja do oddania strzału. Chyba nie całkiem mu to wyszło. Zdaje się, że nieczysto trafił piłkę przy tym uderzeniu. Jakoś tak czubkiem głowy zamiast czołem. Może zobaczymy to w powtórce. Filip Starzyński. Świetny pomysł. Ten lob stwarza zagrożenie. A teraz kapitalnie w obronie. Zanosiło się na bramkę. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Dobre podanie, minęło linię obrony. Szansa na oddanie strzału. Bardzo udanie, zablokował ten strzał. Z rożnego, krótko, do czekającego kolegi. Dobrze ustawiony bramkarz, wypiąskował to dośrodkowanie. I teraz strata. Nowak. Jesus Jimenez. Zostawił za sobą trochę boiska. Dobry pomysł, dobre wykonanie. Ten lob może zaskoczyć obronę. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Musimy to jeszcze raz zobaczyć w powtórce. Spójrzmy raz jeszcze. Wysoko piłka mija obrońcę. Nie miał jak interweniować. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Filip Starzyński. Żubrowski. Jakub Wójcicki. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Jakub Wójcicki. Filip Starzyński. Do przerwy 1-1. Rozpoczynamy zatem drugą połowę. Wynik remisowy. Zobaczymy, czy w drugiej części któraś z drużyn zdoła wypracować sobie wyraźniejszą przewagę. No i kolejne jego dobre podanie. Ależ to było mocne uderzenie. I jakie niecelne. Lepiej by zrobił, gdyby tę piłkę oddał któremuś z partnerów. Faworyci oddali bardzo mało strzałów na bramkę rywala. Muszą częściej stwarzać zagrożenie i zadbać o skuteczność, bo zwycięstwo samo nie przyjdzie. Balić. Mirosław Stoch. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Pokazał się z bardzo dobrej strony. Strzelił wyrównującą bramkę do szatni. Na pewno tchnął tym trafieniem nową nadzieję w serca całej drużyny. Czy będzie bramka? Gol! Olala! Ryzykował tym wolejem, ale ryzyko się opłaciło. Bramka, palce lizać. Obejrzyjmy to raz jeszcze. Znakomita centra. Bramkarz dał sobie wbić gola przy krótkim słupku. Zmieścił to strzelec. Dwa do jednego to nie jest duża przewaga. Znowu celne podanie tego zawodnika. Jakub Wójcicki. Żubrowski. Przeciwnicy przejmują piłkę. I będzie aut. Żubrowski. Tylko upomnienie, nie ma kartki. Ale jeżeli nie będzie uważał, to ją jeszcze dziś dostanie. I zażegnuje niebezpieczeństwo. No, mogą teraz skarcić rywali.
Piłka idealnie za plecy obrońców. Nowak! Ale z kontra, szybkie wyjście, piłka w siatce. No, teraz pięknie pokazali, jak należy kontratakować. Świetna praca przy tym podaniu, dokładne dogranie, wprost na nogę, a potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie prima sort. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Mirosław Stoch. Aut dla Górnika. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Ryzykownie, ale udało się. Piłka daleko wybita przez bramkarza. Nowak. Drybluje w stronę bramki. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Filip Starzyński. Żywec. Ależ pechowe podanie i strata. Tracą piłkę po tym podaniu. Zostawił za sobą trochę boiska. Za linię obrony bardzo sprytnie. Niedobra wrzutka, za słabo, za nisko, prosto do rywala. Zabrzanie nie potrafią dziś dłużej utrzymać się przy piłce. Ale wiadomo, że posiadanie to nie wszystko, bo mimo to wygrywają i groźnie kontrują, więc przy takiej skuteczności chętnie oddają rywalom inicjatywę. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Jakub Wójcicki, Filip Starzyński. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy, plus to, co doda arbiter. Żubrowski. Trzymają nerwy na wodzy i cierpliwie szukają trafienia kontaktowego. No, zatrudnił bramkarza, ale realnego zagrożenia nie było. Piłka odbita i będziemy mieli aut. No, chyba pomału szykuje nam się zmiana. Gryszkiewicz. No, może być groźnie. Atak Górnika Zabrze. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Mirosław Stoch. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Jest szansa na kontratak. Wyszli dobrze z tą kontrą, ale zabrakło koncentracji. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Świetny odbiór. Gryszkiewicz. Ślicznie to zagrał. Uwaga, mamy strzał! Ach, przestrzelił! No ale tak bywa, kiedy strzela się na siłę. Przy takim strzale z tej odległości trudno utrzymać piłkę nisko. Powinien uderzyć bardziej technicznie.
Tracą teraz piłkę. Balić. Mecz dobiegł końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty.